W tym sezonie po raz pierwszy. Świetne warunki. Dzisiaj snowboard. Na Śnieżonie też tutaj było wiadomo, jest dopiero początek sezonu, no ale też był opad i widać, że jest fajny śnieg, taka fajna warstwa takiego puszku, więc polecam. Nawet się da poza trasą jeździć. Bardzo lubię zimę i myślę, że właśnie lubię właśnie jeździć na nartach w zimę taką srogą. Mniej więcej już tak 3 lata i też na snowboardzie trochę próbowałam w tamtym roku. Jeszcze więcej śniegu mogłoby być. Bardzo lubię na przykład się zrobić bałwana i takie różne. Dobre, sprawują się. Dużo śniegu. No i żeby mult nie było. No. Żeby nie było mult. Dobrze trasa przygotowana, już byliśmy tutaj wczoraj. Wczoraj było jeszcze lepiej, było mniej ludzi. Dzisiaj jednak dużo dojechało. Ale warunki są dobre, więc można śmigać. Tutaj zawsze zaczynamy tak naprawdę zabawę, bo ten stok się otwiera jako pierwszy, więc tu zawsze jesteśmy. No dobrze, dużo śniegu. Tylko mi się nie chciało jechać dzisiaj akurat. A ty jak długo na nartach jeździsz? 3-4 lata. A te trasy, które tutaj są, jak oceniasz? Trudne, łatwe? No niektóre łatwe, niektóre są takie trudniejsze. Przygotowany bardzo fajnie, dość gruba pokrywa śniegu. Frekwencja dopisała, młodzież się uczy, starsi przypominają sobie jak się to robi. Super, bardzo fajne warunki. Pokrywy śnieżnej myślę, że jest około 40 cm. Warunki są bardzo dobre, jest fajny mrozik, nawet przed chwilą wyszło słoneczko, przed chwilą sypał śnieg, więc warunki zimowe. Staraliśmy się naśnieżać stok wtedy, kiedy był mróz. Poza tym, no wiadomo, trzeba było przygotować trasy, wyratrakować. Tutaj znajdują się dwa wyciągi, są to takie wyciągi dla początkujących.